Jakiś czas temu miałem super taką modyfikację do Minecrafta, w której miałem taki mega dobrze zmodyfikowany kill-off. Postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku zmodyfikujemy w ten sam sposób miecz. Siemanko wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy, prawda, z Jaglakiem, który zadebiutował na kanale. Siema. Siema, siema. Siema, siema. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem na początku, będziemy mieli walki mieczami. Jak widzicie, będzie to troszkę inaczej wyglądało niż ostatnio, bo ostatnio ja sam zdobywałem ten miecz. W dzisiejszym odcinku już mamy te miecze zdobyte i są to diamentowe miecze. I teraz tak, bardzo ważna sprawa. Jakie są zasady? Tutaj mamy to samo, w jednej i w drugiej skrzynce. I zasady są takie, że będziemy się pojedynkować, bo to w końcu są miecze, więc trzeba się pojedynkować, to nie może być byle co, prawda? Więc robimy tak, za te wełny zbudujemy sobie taką bazę. Mamy na to takie, nie wiem, dajmy 3-4 minuty na to, żeby zrobić tą bazę. I chociaż może to jest za dużo, 3-4 minuty to jest może za... No nie wiem, zobaczymy, jak już będziemy mieli zrobione, to po prostu zaczynamy walkę na te miecze. Mamy 5 mieczy, więc jakby któryś do nas nie wrócił, bo czasami tak się może zdarzyć, no to mamy zapasowe. W sytuacji, kiedy stracimy wszystkie miecze, bo to jest bardzo ważne, musimy się bić na ręce. W sensie ten ktoś traci, chyba że znajdzie ten miecz gdzieś leżący. Ale jeżeli nie, no to lipa. O, aha, już rozpocząłeś walkę? Dobra, okej, dobra. Dobra, zanim rozpoczniemy jeszcze, to słuchajcie, w opisie macie link do on ma nick Jaglak, ale ty to musisz zmienić na Jagieł, bo ty masz kanał Jagieł, więc to tak, musi tak, zostać dokładnie zmienione na Jagieł, więc to zostanie tam zmienione. To jest, po prostu poznajcie, to jest Jagieł. Witam serdecznie, zapraszam do mnie. Tak, jest link do niego w opisie i tam będzie jakby druga część tego odcinka, czyli nagramy coś podobnego po prostu do niego na kanał, więc tam zachęcam, żebyście wbili i możecie sobie, prawda, pooglądać. I rozwalcie mu ten kanał, wbijcie tam mu 100 tysięcy subskrypcji, a czemu by nie? Dobra, bierz te wszystkie rzeczy z tej skrzynki, bierz wszystko od razu za jednym razem, za jednym zamachem. Szybko, no, ale nie przemyśleliśmy jednej sprawy. No? Nie mamy jedzenia. O kurde, faktycznie. To czekaj, szybko, żeby widzowie nie widzieli. Czekaj, rzucę ci tam 2 staki, albo 3 staki chleba. Dobra, ja to sobie wezmę, starczy. I jazda z tematem, dobra, ja mam nadzieję, że my nie zginiemy od tego, jak to się nazywa? Od tych mieczy tak szybko, dobra. Uwaga, którą stronę bierzesz? Daję ci wybór, tam czy tam, gdzie chcesz zacząć budować bazę. Ja idę tutaj. Dobra, to ja idę tutaj, gdzie sobie zbudować bazę. Mamy na to, prawda, bardzo mało czasu. W sensie, no chwilę, tak, żeby zbudować cokolwiek, jakieś, wiesz, jakieś okopy czy coś. Takie miejsca, w których będziemy mogli się schować po prostu. To nie musi być jedna baza, to może być więcej baz, nie? Więc to tak sobie, prawda, dostosuj jak tam se chcesz. Ja sobie tutaj zrobię, prawda, coś takiego. O, ja będę miał takie małe bazy, ale bardzo praktyczne bazy. Więc coś takiego tu, o, no to będzie, to będzie mocne. Dobra, i tu... Ja się skupiam na jednej budowli. Jedną budowlę tylko robić, to nie będziesz miał gdzie uciekać. Dokładnie. Spokojnie. Dobra, ja tu mam już... No ja będę... Nie no, wygram z tobą, no to jest pewne. Tu, o, superansko. No i dobra, ja już jestem prawie, że gotowy, słuchaj, no bo co tu więcej robić? Ja zrobię sobie taki zamek, już też prawie. Mam tyle wełny, a w sumie nie wykorzystałem jej w ogóle prawie, więc trochę lipa, ale zróbmy tak, tutaj taki podejścik, żebym sobie mógł wyskoczyć czasem od czasu do czasu. Dobra, coś takiego. Kurczę, co to jest za ten, ja patrz jaki ja mam, jakie mam zamczysko, to jakiś kloc zbudowałeś. Dobra, ja już jestem prawie gotowy, znaczy w sumie to ja już jestem gotowy, bo ja zbudowałem takie zamczysko, że to jest szok po prostu. Jak ci tam idzie? Bo ty to masz kloca takiego, że ja już też kończę. Pak ściąga ode mnie, żeby zrobić takie, kurczę, te. O, tu jeszcze tak. Nie no, ja już jestem tak uzbrojony, przecież ty tu nic mi nie zrobisz. Nic, totalnie, jestem bez niedotykowy jestem, dobra, że tak to ujmę. Dobra, gotowy? Czy jeszcze... Chyba jestem gotowy. Dobra, nawet że będziesz budował w trakcie jeszcze. Także uwaga. Uwaga. Miecze w dłoń. Ja sobie wezmę tylko jeszcze jakiś chleb też w ręce, żeby tutaj mieć miejsce i jakieś kilka tych wełn. Może tak, o. Dobrze, i uwaga, jestem. Na 3-4 startujemy z wojną. Kto pierwszy zginie, ten przegrywa po prostu, nie? Dobrze. Więc uwaga, 3, 2, 1, 0, poszło. Poszedł pierwszy strzał, o dobra. Wow, to przeleciało przeze mnie prawie, że. Ale, o kurczę, nie do... Czekaj, co jest? Co jest? Te miecze w ogóle się nie zatrzymują. Ja w ogóle nie dostaję ekwipunek.
One latają jak wściekłe. Czy dostałeś chociaż raz? Nie, chowam się cały czas. Ale ja też nie dostałem ani razu, co jest nie tak? Czy to jest w ogóle, czy my jest, ja w ogóle nie sprawdziliśmy tego, czy tu się da zadać obrażenia swojemu, jakby zawodnikowi. Ja straciłem już wszystkie miecze. Ja ci nie mogę zadać obrażeń chyba. A ja mam wszystkie. Co? Kurczę, co jest? Nie mogę ci zadać obrażeń. Ty, to chyba nie zadaje obrażeń. Oła, dobra, tu... O nie, ile tu jest mieczy? Patrz! Ale nie mogę ich podnieść. No, nie zadaje obrażeń. Nie mogę ich podnieść. Wow, znikły. Dobra. Co jest? Co za akcja, tyle budowania na nic. Dobra, ale jakby nie było... Czekaj, masz jakieś miecze? Ile ich masz? No pełno, jakbyś chciał. No to wszystkie do ciebie poleciały, oddaj mi jakieś, ale do skrzynki musisz je włożyć, wiesz? A, bo czekaj, gdzie są te skrzynki? Gdzie są te skrzynki? A, tu są, dobra. Tutaj. Oddaj mi do skrzynki jakieś. O, dobra, super. O Boże, ale ich ma dużo. Dobra, to proponuję inne rozwiązanie sytuacji. Skoro my nie możemy zadać sobie obrażeń, to musimy zacząć współpracować. Zmiana planów. Więc idziemy terroryzować potwory. Tylko jest dzień, no i to jest najgorsze. Dobra, czekaj. Szybki time set, night. Dobra, baw mi się. Jazda z potworami. Uwaga. Owce też można, prawda, załatwić. O kurczę, znikło mi to. Ej, dobra, mi to znika, to leci w twoją stronę, do ciebie to leci. Dobra, mi to nie działa, czaisz? Do mnie nie wraca żaden miecz. Dobra, kurczę, tu jedyne co można to kopać. Nie wiem, to dziwnie, to strasznie działa, strasznie dziwnie. Nie wiem, jakieś to jest nienormalne. O, w owce. O, teraz dostała i czy to wróci do mnie? Czekaj, ja w owce. Jasne, że nie. Jasne, że to wszystko do ciebie leci. Ja tracę wszystkie. Mi w ogóle... O, patrz, wyrzuca mi je wszystkie. No bo nie masz miejsca w ekwipunku już, ale ja ich nie mogę podnieść. Wszystko do ciebie leci, to jest nienormalne. Tracę wszystkie miecze po kolei jeden za drugim. Już nie mam żadnego. Dobra, czekaj, super. Zabiję tą owcę, no. Gdzie jest ten miecz? O, i przyleciał do mnie. No, do mnie nic nie wraca, najgorzej. Tak mnie te miecze chyba nie lubią, ja chyba byłem władcą tych kill-offów. Jak to by trzeba było zrobić, chyba wgrać tego, tą drugą modyfikację na te kill-offy i zrobić pojedynek miecz kontra kill-off. Co lepiej. O, ale mi uratowałeś życie teraz. Kurczę. Ja nie wiem, co my mamy robić w sumie w tym momencie z tym. Ja też dokładnie, miałabyś piękna bitka. O, jest creeper, dawaj go. No nie, wiem, dobra, skoro mi się nie respią, to robimy inną sytuację. Uwaga, ja wchodzę na game moda, biorę sobie jajka jakichś zombiaków i ci je respię, a ty musisz się zwalczyć. Czekajcie, tu są zombiaki, uwaga. Chmara zombiaków jest tutaj respiona, dawaj, walczy z wszystkimi. O kurcze. Dawaj, musisz wygrać z nimi, więc dawaj jednego po drugim. Jak? Tu jest za dużo! Jak zginiesz, to przegrywasz. To jest nasza walka. Skoro ja nie mogę walczyć swoim mieczem, to ja ich wyrzucam. Jak one cię zabiją, to przegrywasz. To jest takie proste. No jasne, że nie. Uj, jak te miecze latają. Ale dobra, w sumie ile masz serc? No... Yo! Co?! Jak ty ich zmotujesz za jednym ciosem? Kurczę, ja sobie sam utrudniam grę, bo to mi niszczy grunt. Jaki ty to jeszcze żyjesz? No ja nie mogę cię zabić. Co jest? Dobra, po mnie. O, kurde, ten co spadł tam na dół. O, jak się zamurował. Ma pół serduszka, momencik. Dobra. Muszę sobie trochę podleczyć HP. Co? Jak mi zerujesz zombiaki, co jest? Chmara zombiaków, proszę, dobra! Został zabity, okej. Niestety, nie udało się, za dużo. Wygrana. Wygrana była piękna. Dobra, ale chodź tu jeszcze jedno podejście ci daję. To mi tepnij mnie. No dobra. Dawaj. O Jezu, ile tu jest? Dobra, dawaj jeszcze jedno podejście. Idź tam po te miecze, bo one tam leżą dalej. Tutaj, tu, o kurde, nie dostaniesz się tu chyba do nich. Ale dobra, ja ci je zabrałem, dam ci je, czekaj. Chodź tu. Powiedz ci, że to jest dosyć ciężkie. czy ten miecz do ciebie przyleciał? Nie. Dobra, czekaj, chodź tutaj na górę, dam ci tutaj skrzynkę z... właśnie z tymi rzeczami twoimi, żebyś z tego mógł korzystać. I lecimy dalej. Lecą.
Na spokojnie, na spokojnie. Zabierz sobie to ze skrzynek, zabierz sobie ze skrzynek to O wszystko. Jezus Maryna. Zabierz sobie ze skrzynki, co masz zabrać. No wiem, już wziąłem. Dobra. No to uwaga, 3, 2, 1. Momencik, bo... tylko sobie jeszcze zjem. Dobra, ogień. Dobra. Jeden za drugim, uwaga, tu poszedł. Że one ci nie biją. Dlaczego one tak z opóźnieniem działają? One powinny od razu wystartować w ciebie. Dobra, tutaj lekka przebieżka. No co jest nie tak? Ja bym jak... Najlepiej byłoby rzucać tymi jajkami. Ale tu się nie da niestety. O! Joki kurde hop! Co wyskoczył stamtąd za pomocą tych bloków? Co jest? Kurczę, ich jest za dużo. Dobra, mój cel teraz na to cię zabić. Jak teraz mi się to nie uda, no to nie wiem, to jest dramat. Ale powinno mi się udać teraz. Kurczę, no! Ten miecz tak szybko zeruje wszystkich, bo on leci od jednego do drugiego. Jakie ty masz kurde taktyki w ogóle, te speedrunnerskie. Miecz mi się skończył. Co? Nie masz już żadnego? Mhm. A, dobra, bo wszystkie... Wszystkie do mnie wpadły, do ekwipunku, teraz to widzę. Wróciły, spokojnie. Dobra. To mi utrudnia rozgrywkę w ogóle, to, że to mi niszczy. Jezus! O to chodzi! Dobra, muszę sobie zjeść, więc taka lekka przerwa. Nie ma przerwy! Znaczy w sensie, muszę uciec od nich trochę. O kurde, aż zalagowało serwer. Nie mam mieczy, o kurcze. Dobra, tutaj do naszej fortyfikacji trzeba uciec. Żeby zjeść. Dobra. Kurczę. Dobra, pokonany. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku. Już jutro, w sumie to dzisiaj o 14:00 i dzisiaj wieczorem o godzinie 19:19, więc trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.